A ja ci opowiem o tym przypale, dlaczego tutaj jesteśmy nieskazitelne w smaku. Udało im się to pokroić. To o czym mówiłem właśnie, lokalne KFC. Dobra, jest spontan dentysta. Nie przejdę obojętne. Jedyne jaką uwagę mi przekazała ta babeczka, to żebym nie jadł nic takiego kwaśnego, żebym raczej unikał rzeczy kwaśnych. No dobra, dla bezpieczeństwa weźmiemy tą wodę. Niech będzie. Tu jest ta galeria. Patrzcie jak to wygląda, nie? A te światła dają taki dźwięk, jakby jakiś atak zombie tutaj był. Tutaj jest jakiś food courtik. Nie byłbym sobą, gdybym nie zajrzał. Zobaczymy, co dają tutaj dobrego do jedzenia. O, browary jakieś kraftowe. Nie, nie będę walił dzisiaj browara. Dam spokój, dam odpocząć trochę. Zacnie, wiem co zrobimy. Przetestujemy różne robale. Co wy na to? Chcecie? Nie, nie pokazywałem jeszcze. Nie jadłem, szczerze mówiąc, tutaj w tym roku jeszcze robali. A co nam zaszkodzi spróbować, co wy na to? Też nie mam jakichś obiekcji specjalnych do tego. Jedyne co w robalach mi nie odpowiada, to jest ten chitynowy pancerzyk, który może trochę irytować. Tak to? Ty widzicie ten pasek? Nie ma tego. Thank you. Ty, tutaj tego nie ma? Tutaj to jest. Nie mam pojęcia. Szkoda tylko, że prawie każda miejscówka jest zajęta, a robali mi tutaj naładowała chyba z 200 gram babeczka. Dobra, zaczynam od zwykłego takiego małego randoma. Wiecie co mi przypominał? Oczywiście połówkę już wyrzuciłem, już nie będę go dojadał. Chciałem tylko przetestować to. A nie się tym najadać. Krewetkę, suszoną krewetkę. Smakuje jak suszona kreweta. No tam w tej torbie jest hardcore. Czy ktoś jest na tyle normalny, żeby to w ogóle zjeść, taką pakę? Pasikonik. Jadłem już kiedyś pasikonika. Tak jak go zapamiętałem, pasikonik jest dobry. Jestem w stanie go zjeść całego. Smakuje jak... jak lejsy. Teraz taka cieniutka larwa. Nie wiem czego to jest larwa. Wygląda trochę jak... nie mam pojęcia, ćmy jakieś. Najlepsza póki co. One są w jakichś przyprawach już. I smakuje słono, słodka. I smakuje jak chitosy serowe. Coś czuję, panowie i panie, że buziaka dzisiaj nie dostanę. Większy kaliber, świerszcz, duży świerszcz. Czy ma on najlepszego, czyli od głowy? Szczerze, jeżeli zapomnicie, że to są robaki, nikt wam tego nie powie. To są one najzwyczajniej w świecie smaczne. Nie miejcie mnie za porąbańca. Te małe mi smakują szczególnie.
ale przed nami jest final boss. I to jest jedyna rzecz, przez którą trochę mi drgnęła powieka. Wielka, tłusta larwa. I bonus na koniec, to co jeszcze znalazłem, to jest taki żuk. Klasyczny, czarny żuk. Taki wręcz czekoladowy aromat. Niezły. To co zrobiłem w ciągu ostatniej godziny, to takie porąbane kombo. Wyczyściłem sobie zęby, gdzie mam teraz mnóstwo przestrzeni między nimi. I zjadłem robaki, przez co mam teraz mnóstwo odnóży i pancerzy między zębami. Zajebiście. Pierwsze co będzie robione w tej galerii, to będzie sikane. Chce mi się do toalety. Chce mi się siku. Zaraz zapytam się jego mościa, gdzie jest toalet. Te perfumy tutaj pachną tak ślicznie. Są to zapachy takie słodkie, kwiatowe, owocowe, a nie te takie typowe perfumiska, wiecie, takim piżmy walące, duszące. Ło, Jezu, nienawidzę tego. Jak ktoś jeszcze psika w jakimś autobusie, nie daj Boże w samolocie, to Jezu. A tutaj to po prostu wąchać można w nieskończoność. Dobra, wysikane, łazienka. Dzisiaj na 10 pachniało melonem. Wszystko było git. Wystawa zwierzaków. I albo rzeczy dla zwierzaków, nie wiem co to jest. O kurde, świnki morskie, pieski. Taki evencik poświęcony zwierzaczkom, ale fajnie. Możecie sobie tutaj sztosik, można sobie kupić tutaj artykuły typu sałata, typu jakieś ziarenka i karmić zwierzaczki. Świetnie. Widzicie ten pasek? Co jest z tą kamerką? Tu miejsce przeznaczone dla bobasów, gdzie bobas sobie siedzi i po prostu maluje. Też pomysłowe. Facet z papugami. Martwi mnie ten pasek na GoPro. Nie wiem od czego on jest. Mam nadzieję, że nie zdupiła się kamera, bo się zdenerwuje. Sama galeria wygląda całkiem zacnie. Jest ogromna. Tutaj jest dopiero takie jedno skrzydło. Tam jest jeszcze drugie, które przybija się tak do góry. I tam jeszcze idzie do góry. Nic on nie potrzebuje oprócz sprawdzenia tego kina, repertuaru. Właśnie wyciągnąłem z między zęba nogę z pasikonika. Czy GoPro to wyłapuje, ale ciągle słychać takie. Papuga na dole. Na całą galerię wali. Dojechaliśmy na piętro z elektroniką i tak mnie cholernie korci, żeby kupić jakiś item do Nintendo. Nie jestem w stanie tego opisać, żeby wejść po prostu i zgarnąć pada tego takiego pro bardziej. Bo na tych zwykłych pierdolnikach średnio mi się gra. Pewnie się zastanawiacie, chłopie, przyleciałeś do Azji, a ty grasz, zamiast korzystać. Pewnie tak, ale jakbym był tutaj przez tydzień albo dwa, a nie kilka miesięcy. Muszę też mieć jakąś taką elektroniczną rozrywkę, która mnie trochę ogłupi, która pozwoli przestać mi myśleć, która pozbawi mnie natłoku myśli z głowy, bo mimo wszystko prowadzenie kontentu, pracowanie,
jeszcze dbanie o jakieś tam rzeczy, planowanie, to jest tytaniczna praca. Nie, żartuję, co wy. Lepiej te filmiki chwilę. Pracuję też niedużo. Spokojnie, spokojnie, nie wypalę wam się szybko. To dopiero początek tego wszystkiego. Zawsze też jakoś fartownie udaje mi się kręcić materiał, który mam między 30 a 45 minutami. Zawsze, dosłownie, no chyba, że robię specjalnie krótsze wideo, ale jak robię tą serię, sezon pierwszy, czyli odcinki oznaczone hashtagami, numerkami, to zawsze ten materiał mieści się w tych granicach i zawsze po przycięciu ma tam około 25 minut. Nie wiem, jak to robię, pewnie instynktownie jakoś, ale siada mi to. Najgorzej jest, jak zrobisz materiał jakieś 18 minut, przytniesz do 10, a miało być to sezonowe właśnie wideo do sezonu, i co wtedy? Musisz, a nie jestem osobą, która raczej chodzi i dogrywa, czy powtarza jakieś sceny, dlatego też moja mowa, moje wypowiedzi często mogą wydawać się nieprofesjonalne. Nie powtarzam, nic nie powtarzam. Widzisz, co dla ciebie robię? A ty nawet nie zjedziesz na dół i nie klikniesz suba. Piętro z jedzeniem. I wyżej też jest piętro z jedzeniem. Nie chciałbym tam spać, serio. Nie chciałbym tam spać. Chciałbyś tam spać? Bo ja to całkiem średnio. To jedzenie wygląda tak fajnie. Kurczę. Tak fancy. Wszystko wygląda tak fancy. Hot pociki. Nice. Gacie bym sobie kupił. By się popruły od tego gorąca. Wyglądałem jak namiot na festynie. Podziurawione. To gdzieś przy gumce. Zawsze jak podciągam te gacie. A, nieważne. No zjadłbym tu dosłownie wszystko. Food Republic. Podoba mi się ta nazwa. Zrobię szybki check, co tam się dzieje. Zakaz, zakazy. Zero zakupów, zero psów. Ten tam. Okej. No czegoś muszą zakazać. Wszystko nie mo... O kurde, nie! Mają tu knajpę, która jest od 2 lat przewodniku Michelin. Co testujemy? Ja bym zjadł w tym foodcourciku coś. Zjadłbym, spróbowałbym, czy jest dobre. Nie mogę znaleźć tej ketoczy, o ile to się tak nazywało, o ile już czegoś nie pomieszałem. To jest cały taki foodcourt, jest tu pełno knajp, są kasy, nie wiem jeszcze, jak to działa, ale zaraz się dowiem. Pierwsze chcę znaleźć ten lokal, tam mi wszystko wytłumaczą. Wracam zobaczyć, jak to się nazywało. Już zapomniałem. A widzicie? Ketocza, dobrze zapamiętałem. Ale gdzie to jest? Omlet Bangkok. Przychodzę już tędy drugi raz. Czeka mi powiedziała, że to jest tam, później tam. Zaraz to znajdę. Lecimy. Nie ma lipy. Już się nastawiłem, że to opierdzielę. Gdzie jesteś? Chodź. Jest. Sprawdźmy zatem, czy zasłużyli na ten piękny, czerwony znaczek. Z australijskiego Angusa. Kurde, o co tutaj chodzi? Ja coś nie wierzę, że to 15 batów tylko kosztuje. Kurde, wiecie, o co tutaj chodzi w tym foodcourcie? Że możesz płacić tylko kartą. Sprawa wygląda tak, że idziesz do kasy, płacisz określoną sumę pieniędzy, która daje ci pewien depozyt za kartę. Dostajesz taką kartę, którą możesz sobie płacić tutaj w tym korcie. I chodzisz sobie z miejsca do miejsca, wykorzystujesz ten hajs, za który ją załadowałeś, i przy wyjściu oddajesz tę kartę, a czy hajs ci zwracają, wątpię. Płacę 200 batów, dostaję taką specjalną kartę, oczywiście 10 depozytu, i sobie taką kartą płacę. Czyli tak jak powiedziałem, ale tutaj daję tylko im cash, a oni dają mi załadowaną
kartę taką prepaid. I tak tu się je, tak to wygląda, można sobie załadować większą sumą. Ale ja wybrałem tylko taką, która starczy mi na wymarzony makar, na wymarzone nudle z Angusa z gwiazdką Michelin. Ziomeczek, co stoi ze mną w kolejce, zauważy, że mam VIP karda. Nieźle. Ciekawe, co to zmienia. Prawdopodobnie nic. Powiedzieć, że zupka z angusikiem australijskim. Z australijskim angusikiem, który tutaj dochodzi powoli w tej zupie. Białeczko się ścina. Pachnie i wygląda co najmniej dobrze. Dam wam zaraz review, jak zjem. Kończę już te nudle. Kończę już te nudle i powiem wam, że jadłem co najmniej kilkanaście razy tutaj w Bangkoku już bulion wołowy z jakimiś nudlami. I tutaj w Ketucha jest to absolutna klasa światowa, jest wszystko było perfekcyjne. Były różne 5 rodzajów mięsa, to znaczy na górze był kawałek steka z angusa, były meatballsy wołowe, było troszkę takiego bardzo tłustego boczku, było trochę i był kawałek wątróbki. Sam bulion bardzo bogaty, widać, że jest na grzybach, było też kawałek grzybka. No po prostu wyśmienite. Wiem, że mogę dla was nie być miarodajny, bo mi smakuje praktycznie wszystko, ale ten bulion odstaje od reszty, ewidentnie. Życzę każdemu państwu, każdemu miastu takiego food courta, jak mają w randomowej galerii w Bangkoku. Jest za 59 chicken soup i salad i salama. In Salama style. Nie wiem, co to jest. Tutaj dalej nie. 79 minimum. 65, 70. Nie, nie tego szukam. Jest, już polski wzrok załapał, że tutaj są jakieś napoje w tej cenie, ale szukamy dalej. Papaya salad 59. Specjalnie skurczybyki, wietnamskie nudle 55, specjalnie zrobili tak, żeby ta 50 gdzieś się zawieruszyła. Nie mam pojęcia, co to jest, ale jest, a nie, jest za 100 gramów, a tego będzie więcej. No nic, wygrali, nie pojemy sobie tutaj za 50, ale weźmiemy sobie bubble milk tea. Co się okazało, to 10 batów tego depozytu jest już ściągnięte z karty, czyli miałem 40 do wykorzystania i na milk tea mi nie starczyło, dlatego wziąłem z liści pandanana herbatkę. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Smakuje troszkę jak ryż, ten pandanan, ale jest dobre, jest dobre. Polak najedzony, Polak zadowolony. Trzeba będzie coś kobitce jeszcze wziąć na powrocie. Coś dobrego wypatrzymy. Coś fancy. Ale to kino musimy sprawdzić. Jestem w tej galerii nie wiem ile. Wjeżdżałem schodami chyba z 7 czy 8 razy. Jest mega wysoko. A tu wyłaniałem się co chwilę. Nowe piętra. Z różnorodnościami, wspaniałymi daniami, z ciekawymi sklepami. No te restauracje, powiem wam, że wyglądają bardzo fancy, jak na jedno z ostatnich pięter galerii. Tutaj już niby ona się kończy, ale tam jeszcze są schody wyżej. Prawdopodobnie do tego kina, którego szukam. Trzeci McDonald's, jakiego widzę w tej galerii.
No i moi drodzy, tutaj jest jeden z bufetów. Muszę sprawdzić tylko opinię. Jest jeden z bufetów. O, ludzie czekają, więc musi być spoko. Które oferują Wagyu. Tutaj macie... Tutaj, tutaj i tutaj trzy rodzaje Wagyu. To znaczy trzy partie z tego mięsa. I kosztuje to 120 zł w bufecie. Czyli możecie sobie tego to dobierać, ile chcecie. Będą nową krowę z Japonii importować Jumbo Jetem. Kino jednak było tutaj, nawet nie wiem kiedy przeszedłem do tej strefy. Zobaczmy co dają do jedzenia. Popcorn, kiełbasy, popcorn i kole. Popcorn karmelowy z masełkiem. Z lab flavor, nie wiem co to jest. Limonka i chili. I popcorn paprykowy. Standardowo na czosy. Nie na czosy, zwykłe chiperki. I te ich chiperki z wodorosta. To wygląda całkiem nieźle. Tutaj jest kasa, można kupić sobie bilety. Sprawdź, żebym zobaczył listę. No i mamy. Ja najchętniej obejrzałbym Duna. Ja najchętniej obejrzałbym jakiś horror tajski z napisami. O. To może być ciekawe, zaraz zobaczymy. Właśnie kupuję bilet na Gechi. Horror jakiś. Podobno hardkorowy, chłopak mi tutaj mówi. Thanks. Podobno hardkorowy. Zobaczymy, kupiłem. Widziałem, że sala jest całkowicie pusta, niezarezerwowana. Na jutro oczywiście kupiłem, dzisiaj już mi się nie chce tam siedzieć. Zobaczymy, czy rzeczywiście te tajskie horrory to... A, hajsu zapomniałem. Thank you so much. Zobaczymy, czy są straszne, bo... Te amerykańskie to jest taki shit, nie mogę tego oglądać już od lat. Chociaż i tak nie oglądam jakieś za dużo horrorów. Raczej stronie od jakichś takich negatywnych rzeczy. Ale lubię sobie czasami pasnąć, szczególnie w takim orientalnym miejscu, zobaczyć co tutaj mają do zaoferowania. Koszt biletu 3 dyszki, ale bilet w miejscach premium. Jest tutaj tyle tego jedzenia, że szok. Miałem wziąć coś Amelce. Ale stwierdziłem, że zamiast dalej nie mam SIM-a, to już wiecie, nie mam internetu. Tydzień bez internetu przeciągnął się 2 tygodnie przez tę wizę. No, wracając, zamiast wybierać jej coś i kupować w ciemno, po prostu zamówi sobie jakiegoś Graba. I wybierze sobie co chce przez aplikację Grab i sobie to zamówi, o ile już tego nie zrobiła. Bo też nie chce zrobić takiej akcji, że ona właśnie zjadła, a ja przyjdę tutaj z torbą jedzenia. Z tego względu taka opcja będzie najrozsądniejsza. No ale tobie obiecałem, wariaci lub wariatko, że zjemy coś do serialiku. Do serialiku, dlatego nam weźmiemy coś jeszcze, bo ta zupka była pyszna, ale mój wielki krowi żołądek się nią nie najadł. Korczy mnie ten pad nieziemsko, ale... Nie chcę wam spoilerować rachunku z podróży. Ale już parę dni temu pękło nam tutaj 10 koła w ciągu niecałego miesiąca. Także no leci tutaj pieniądz przepotężnie, w szczególności jak się każda z naszych zachcianeczek jest tutaj realizowana. Najskrytsze marzenia, a jest tutaj tyle ciekawych rzeczy, tyle wspaniałości, że wiecie, to nie są jakieś rzeczy, tak jak opowiadałem, mamy ograniczony bagaż, to nie są jakieś rzeczy, które są materialne, zabieramy ze sobą, ale to są właśnie jakieś takie potrzeby życia codziennego, jakieś przyjemności, zachcianki, to jest niesamowita pętla. Ale co zjadłem, co wypiłem, co zrobiłem, to moje. Nie wszystko wam tutaj pokazuję. Staram się raczej taki konstruktywny content z wami prowadzić. Znów te stoiska z perfumami. Litchi, świeża pomarańcza, trawa cytrynowa. Te galerie tak mnie tutaj rozpiściły, to jedzenie na mieście mnie tak tutaj rozpiściło, że jak wrócę do Polski i zobaczę jakieś marsze, to chyba to rozpadnę się na atomy, naprawdę. Stoją, czekają.
Zielona fala dla Paco El Papito. Ale ciemnica tutaj w drodze na Ośkę. Jesteśmy na naszej ulicy. Zobaczymy, co jeszcze jest do zgarnięcia na kolację. Uwierzcie lub nie, ale nie mam pojęcia, która jest godzina. I straciłem rachubę czasu. Jest 20:35. Nie jest źle. Równie dobrze, jakbyście mi powiedzieli, że jest 19. Równie dobrze 23, bym uwierzył. Ha, nie mam neta w telefonie. Nie mam karty do chaty, więc nie miałbym jak się skontaktować z Amelką, wchodząc do domu. Hello, sir. A Amelka siedzi sobie tutaj. Jest i on, mój ulubiony ziomeczek od kurczaka. Hello, man. Yo. Już mu się kończy towar, ale ten kurczak jest naprawdę, naprawdę świetny. Jest naprawdę wspaniały. Smaży go w takim wywarze oleju przyprawionym. Nie wiem, co to jest, ale smakuje genialnie. Weźmiemy sobie takie dwie części. A ty co chcesz? Ty co chcesz? Może być to też? Dobra, spoko. Chcesz to samo? Okej. Dobra, siadaj. Chwytaj kurczaczka. I oglądamy serialik. Dzięki, że dzisiaj ze mną byliście. Do zobaczenia jutro. No i jesteśmy. Dzień dobry, Wietnamie. Czy jak kto woli, good morning, Vietnam.